Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam pięknie. Widzę, że nie ma to tamto. Tomasz Bujok, burmistrz Wisły, jest naszym gościem, a właściwie to my jesteśmy gośćmi w Wiśle. Wyraźnie po sezonie chyba już. No niekoniecznie, bo weekendy są całkiem fajne, miasto tętni życiem. No to rzeczywiście w te dni powszednie, no wszyscy jednak w pracy gdzieś tam, więc ale weekendy i przy tej pogodzie jest całkiem wszystko fajnie. Wszystko się jeszcze udaje. W 25-lecie samorządu się do pana wprosiliśmy. Chciałem pana zapytać, bo mam doświadczenia i samorządowe, przecież mieszkańca także. Co nas te 25 lat, czy czego nas te 25 lat nauczyły? Nauczyło o samorządzie w Polsce. Przede wszystkim być, myślę, że blisko mieszkańca i blisko tych spraw, tych problemów, które na co dzień dotykają i poruszają naszych mieszkańców i w miarę szybkiego reagowania na tyle, na ile to jest możliwe. I też trochę takiej odpowiedzialności chyba za to najbliższe środowisko i to najbliższe otoczenie, którym sami podejmujemy decyzje i sami decydujemy o tym, gdzie, w którym kierunku i w którym momencie realizujemy takie, a nie inne zadania. I tu chyba nie ma łatwych wyborów, bo co samorząd, to inne problemy. Pan jako włodarz gminy turystycznej, stricte turystycznej, ma całkiem inne potrzeby, oczekiwania i społeczności i wymagania niż, nie wiem, umownego Chorzowa. Ależ oczywiście, że tak. To jest zupełnie inne aspekty w kontekście nawet tworzenia prawa w tych miejscowościach. Zwykłe ustawy śmieciowe, które gdzieś tam przewidują pewne rozwiązania w gminach czy w miastach dużych, są skonstruowane tak, że można się w jakiś sposób sprawny poruszać, ale już w miejscowości górskiej, gdzie mamy do czynienia z hotelami, apartamentami, zamieszkaniami stałymi, wszystko pomieszane w jednym budynku, no więc wszystko jest inne tak naprawdę i nie da się tego przełożyć kalką nawet miejscowości sąsiedniej do miejscowości sąsiedniej, a co już w ogóle nie mówiąc o takich dużych aglomeracjach jakichś miejskich. I może zdarzyć się taki, no incydent to nie jest dobrze powiedziane, ale no taka inwestycja, która może wszystkie te plany albo zdemolować, albo utrudnić panu życie na lata, bo ja pamiętam te czasy sprzed 2-3 lat, kiedy po pierwsze remontowano kolej, po drugie remontowano drogę. Wisła była miastem nie do dojechania, nie do przejechania, a jednak musiała działać. Ale pięknie teraz to nie dla tych rzeczy. Nie ma o czym rozmawiać, to jest całkiem inna rzeczywistość i zakładam, że ma pan święty spokój na całe lata. Że Wisła ma święty spokój. Trzy lata, których były te kluczowe inwestycje realizowane, to dla mnie to osobiście było wycięty czas życiorysu. Człowiek czasami się obawiał wychodzić na ulicę, bo odnosił wrażenie, że za wszystko jest odpowiedzialny i wszystkiemu jest winien w tej miejscowości. Niestety, no zawsze samorząd, burmistrz, rada miasta jest na pierwszej linii tego zniechęcenia, tego negatywnego odbioru. Hejtu też. Oczywiście, że tak. Umówmy się, społeczeństwo nie jest do końca świadomym tego, kto za jakie zakresy i zadania jest odpowiedzialny w naszym kraju. Ich nie interesuje, czy droga jest drogą wojewódzką, czy jest drogą powiatową. Ich nie interesuje, że rzekami zarządzają Wody Polskie, tylko chcą mieć wyczyszczone rzeki, chcą mieć niedziurawe drogi. A najbliżej jest Łódź. Oczywiście, że tak, więc czy wieczorem o godzinie 21 w sobotę, czy w poniedziałek o godzinie 6, często tego typu uwagi, tam gdzieś telefony się zdarzają. A to nie jest przypadkiem bolączka właśnie naszego samorządu, że myśmy raczej sami sobie niewystarczająco wytłumaczyli, od czego on jest, z czego on się składa, kto za co odpowiada. Gdybyśmy zapytali kogokolwiek z tych ludzi tu przechodzących, czym jest sejmik wojewódzki, będzie miał problem. Tak, będą mieli problemy. I to nie tak, jest kłopot samorządu? Jest kłopot. To znaczy jest kłopot. Często nawet nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, kto wydaje pozwolenie na budowę i tutaj w najbliższej okolicy, że jest to starosta, tylko też w zasadzie gmina, jeżeli się coś buduje, no to gmina zdecydowała o tym, że się buduje. Jak panu Krystal Palac budowali, to nikt nie pytał, kto wydał pozwolenie na budowę. Tylko burmistrz pozwolił na to, że był budowany hotel, a tak naprawdę w tym przypadku nie miałem kompletnie nic do powiedzenia. Kiedyś tam wcześniej, w 2014 roku był uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i potem na tej podstawie właściciel nieruchomości procedował całe kwestie dokumentacyjne, pozwoleń na budowę, które toczyły się poza nami, uzgodnienia tylko decyzji środowiskowych, gdzie też pozytywne opinie wszystkie instytucje wydawały. No więc to są takie absurdy, gdzie człowiek no, bierze na garb często
no, winę całego świata, no ale tak już jest samorządnie. Z drugiej strony może to też jest piękne, bo generalnie odnosi się wrażenie, że całość, to całokształt no, spoczywa właśnie na samorządzie. Kiedy się podejmuje decyzję w samorządzie, to efekty widać za 2 tygodnie albo i wcześniej. To może być urok tego stanowiska. Znaczy, jeżeli chodzi o samorząd, to rzeczywiście niesamowitą frajdę, niesamowitą satysfakcję stwarza to, jak coś powstaje. Jak rzeczy niemożliwe, czy na przestrzeni 10-15 lat były nierealne do zrealizowania, a jednak są projektowane gdzieś tam w jakiejś perspektywie czasu, są bardzo realne do tego, żeby powstały, więc tutaj satysfakcja jest niesamowita. No tak, ale kiedy się uprawia politykę taką na poziomie powiedzmy sejmowym czy warszawskim, no to właściwie z wyborcami kontakt ma się umiarkowany. Pan te, nie wiem ile procent na pana nie głosowało, ale te kilkadziesiąt, kilkanaście procent pan codziennie ma szansę zobaczyć na ulicy. Mogą znaczy, do pana podejść. Ja codziennie mam kilkanaście spotkań i to codziennie, to nie jest tak, że przyjmuję strony tylko w jednym dniu, w tygodniu, więc naprawdę tutaj myślę, ktoś, kto mówi, że nie może się dostać do burmistrza, wójta albo prezydenta, no myślę, że nie do końca mówi prawdę. Być może w innych samorządach jest inaczej, ale tutaj naprawdę kwestia 2-3 dni jest możliwość dostania się do każdego z tych organów w kontekście burmistrza, przewodniczącego rady, czy też pracowników. Jesteśmy dostępni, no ten kontakt jest na bieżąco. No, umówmy się, często jadąc na zakupy w niedzielę do któregoś z sklepów, żona realizuje zakupy, a ja rozmawiam z mieszkańcami na tematy różne, również i trudne, co też wcale nie pomaga w relacjach domowych, bo często sama musi zapakować do samochodu zakupy, a pan od tego byłem, a ja dyskutuję. No tak, no więc tak to rzeczywiście wygląda. Panie burmistrzu, są tacy, którzy z tych samorządowych perspektyw mówią 25 lat okej, ale być może ostatnie 25 lat. Wielka polityka dobiera się do samorządu brutalnie, nie podoba jej się ten samorząd i to być może jest ostatnia walka Apacza. To znaczy, to chyba będzie największy, jeżeli samorządy nie będą mogły podejmować szybko, sprawnie decyzji i reagować tam, gdzie chcą, a nie tam, gdzie się im w jakimś zakresie narzuci konieczność realizowania jakichś zadań. Dokładnie, co uważam, że to będzie porażka całego naszego społeczeństwa w kraju. Myślę, że tak naprawdę trochę winy jest również i w samorządowcach w kontekście współpracy może na przestrzeni też tych kilkudziesięciu lat, bo zawsze trzeba się gdzieś tam uderzyć, może i też w pierś, ale z drugiej strony widzę, co się dzieje i jak bardzo jesteśmy ograniczani środkami finansowymi, jak bardzo nam się kieruje, narzuca zadania, które trzeba realizować, których nigdy w życiu nie realizowaliśmy. I jak często też ten przekaz jest niewłaściwy, nieprawdziwy w kontekście zadań, odpowiedzialności, a już nie mówiąc o finansowaniu, bo finansowanie najczęściej, ja jeszcze chyba nie miałem zadania takiego, na które w pełni mógłbym uzyskać środki zewnętrzne. Mówię o tych zadaniach zleconych, na których w pełni mógłbym realizować to zadanie ze środków właśnie budżetu państwa czy innych, a nie angażować środków właśnie samorządu. A myśli pan, że ktoś z mieszkańców Wisły by zauważył, gdyby samorząd zniknął? Myślę, że bardzo szybko, bo już widzą, jak dużo ciężej jest zadzwonić do Wód Polskich, żeby coś uregulować, jak dużo ciężej skontaktować się albo dopiąć skutecznie jakiejś realizacji zadania na drodze powiatowej czy też wojewódzkiej, więc jestem przekonany, że to by był szybkie odbicie piłeczki tutaj w tym zakresie i jestem przekonany, że już by nie było tego buforu takiego, jakim jest burmistrz czy inne osoby, które no, starają się, próbują. No przecież każdemu z nas zależy na tym, żeby mieszkaniec wyszedł zadowolony albo też był w pełni zadowolony z zadania realizowanego przez miasto. No. Ale wszystko by to było na pańskiej głowie. No tak. Przybyłoby trochę obowiązków. Nie wiem, że takie fajne z pańskiej perspektywy. Panie burmistrzu, gdyby pan miał pokazać coś, co nie wyszło przez te 25 lat, coś, o co można byłoby samorząd
poprawić, to co by to mogło być? Już abstrahując od tego, co teraz się dzieje na linii władza centralna samorząd, bo to jest temat na inny. Nie, no to, że jest trudny temat i myślę, że go nie warto rozwijać, bo tutaj jest głębokie zmiany powinny nas czekać w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o samorządy, to możliwość decydowania o architekturze, o przestrzeni, o szczegółowych zapisach planów zagospodarowania przestrzennego. Tutaj ta dowolność tworzenia prawa trochę innego, możliwość tworzenia prawa trochę innego niż we wszystkich innych gminach, uważam, że jest porażką, dlatego że każda, tak jak już wcześniej mówiłem, każda miejscowość jest zupełnie inna specyfika tych miejscowości jest i my mamy takie luki, takie problemy w kontekście tworzenia tego prawa. Na początku często czterokrotnie, pięciokrotnie są uchylane uchwały Rady Miasta, która notorycznie szuka rozwiązań takich, które byłyby rozwiązaniami naprawdę sprawiedliwymi, nierównymi, ale sprawiedliwymi w jakimś zakresie. No więc tutaj dla mnie planowanie przestrzenne i możliwość tworzenia prawa na ten moment to są największe bolączki w tym zakresie. Ale mówi pan to dlatego, że Wisła jest specyficznym miastem? Zależy, jak to określić specyficznym. No, specyficznym. Turystycznym przede wszystkim, takim, tak, która tak. Bardzo potrzebuje terenów komputerowe. Jest mnóstwo kapitału zewnętrznego, który przychodzi, który próbuje wyssać wszystko to, co jest możliwe z wyssania z terenu, którego jest właścicielem. Więc tych aspektów jest dosyć dużo, dosyć sporo. Co pan by w tym projekcie zmienił jeszcze? Bo jak powiadam, 3 lata temu to trudno było do Wisły dojechać, ale te lata minęły, rzeczywiście komunikacyjnie to jest już chyba doprowadzone do stanu, którego pan oczekiwał. Jakiś duży projekt panu się marzy w Wiśle? My musimy myśleć o komunikacji przede wszystkim publicznej i skomunikowaniu dobrze rejonu Beskidów po to, abyśmy bezkolizyjnie, nie da się ciągle rozbudowywać infrastruktury drogowej w jakimś zakresie, gdzie są ograniczenia czy kolei, czy też rzek. To są przedsięwzięcia drogie. Moim marzeniem byłaby jakaś komunikacja pomiędzy tymi naszymi gminami w innej formule, nie wiem, wagoników, kolejek, być może dobrze rozbudowanej komunikacji publicznej. Tutaj jest bolączka, nie mamy połączeń właśnie chociażby w tych gminach beskidzkich, Beskidzkiej Piątki, dobrze skomunikowanej infrastruktury. No i marzeniem też by było to, żeby te wydarzenia takie nie tylko kulturalne, ale i sportowe tej najwyższej rangi, no mogły się też odbywać w tych mniejszych miejscowościach, tych, które przyciągają wzrokiem naturą, gdzie można spędzić nie tylko czas w trakcie tego wydarzenia kulturalnego, ale również i w dłuższym okresie czasu. Skoro pan mówi o Beskidzkiej Piątce i o tych wydarzeniach sportowych, także to muszę pana zapytać, czy pan, albo inaczej, z jak rosnącym niepokojem pan patrzy na klimat, który dla Wisły jest kluczowy? Tak. Rzeczywiście ostatnie wydarzenia chociażby pokazały, jakim wielkim żywiołem jest natura i co potrafi spłatać, jakie figle potrafi spłatać, jak bardzo może w krótkim czasie dotknąć całą infrastrukturę miejską. Tak, to jest przerażające rzeczywiście. 40 minut pokazało, że można wyłączyć miasto w zasadzie na 2-3 dni całkowicie i potem jeszcze lizać rany przez wiele, wiele tygodni czy też miesięcy. Więc tutaj jak najbardziej tak, kwestia zim, które nas doświadczają. Pan sobie wyobraża Wisłę bez śniegu? No nie, na ten moment nie. Na ten moment nie, bo powiem szczerze, dla każdej z miejscowości beskidzkich chyba ten okres zimowy jest jednym z kluczowych w kontekście tej gospodarki, która się u nas toczy. COVID, wojna, uchodźcy musiały dotknąć Wisłę także. Nie wiem, ilu ma pan tu gości z Ukrainy, ale pewnie też tu są, bo usługi są pełne Ukraińców i bez nich byśmy sobie nie poradzili. Czy według pana to jest taki dowód na to, że to jednak jest sprawna instytucja, że to jest jednak sprawny organizm, bo bez sprawnego samorządu przez te elementy by się pewnie przebrnąć nie dało. Panie doktorze, umówmy się i bądźmy szczerzy, COVID-u bez samorządu i sytuacji uchodźców nikt nie byłby w stanie rozwiązać. Bez zaangażowania ludzi, którzy otworzyli swoje domy. U mnie w którymś momencie było około 2000 uchodźców.
My do dnia dzisiejszego mamy problemy ze szkołami, z przedszkolami, gdzie te dzieci trzeba gdzieś umieścić. Nie jestem w stanie rozbudować, wybudować kolejnego przedszkola. Inne samorządy miały trochę mniejszy problem. My mieliśmy 20%, ponad 20% społeczeństwa naszego wiślańskiego, więcej gości. To wszystko trzeba było obrobić, to wszystko trzeba było zagospodarować, a dzisiaj jeszcze trzeba stworzyć miejsca w szkołach, przedszkolach. Ja mam klasy takie, w których dochodziło do sytuacji, gdzie było więcej Ukraińców niż Polaków w jednej ze szkół, na przykład w Czarnym, gdzie było około 8-9 Ukraińców i 7 dzieci naszych tutaj z Wisły, więc to są naprawdę problemy w procesie nauczania potem i umówmy się, gdyby nie zaangażowanie ludzi i tutaj rzeczywiście postawienie wszystkich służb na nogi i próby żonglowania, przesuwania różnych rozwiązań, no nie byłoby to możliwe i byłoby to na zupełnie innym poziomie. I tutaj właśnie często w takich sytuacjach brakuje mi trochę elastyczności prawa i możliwości podejścia, bo nikt sobie nie pozwoli na to, żeby chociażby dzieciom w przedszkolu stała się krzywda, tylko często jakieś sztywne przepisy mówiące o 25 dzieciach, a nie 26, no blokują potem irracjonalne są podejmowane decyzje różnego rodzaju. Następna ćwierć wieku to pańskim zdaniem będzie dobry czas dla samorządu, czy ma pan obawy? Trudne pytanie. Znaczy ja mam, oczywiście, że mam obawy, ale z reguły jestem zawsze optymistą. Mam nadzieję, że się pozmieniają przede wszystkim relacje na linii władza centralna i samorząd, że tak naprawdę zbudujemy trochę większe zaufanie, bo tak naprawdę chcemy iść w jednym kierunku dla dobra naszych mieszkańców. No coś nie funkcjonuje rzeczywiście. Z reguły jestem optymistą, natomiast patrząc na to, co się dzieje, to mam dosyć duże obawy rzeczywiście. Tomasz Bujok, burmistrz Wisły, nie jedyny z takimi obawami. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo.